Witam was wszystkich w kolejnej misji. Jak widać, rozpierdzielił się tu chyba statek z Sorano. I musimy do niego dotrzeć. Choć będzie ciężko pewnie, bo tu jak widać zarośla, pewnie będzie cholerę tego wszystkiego. Tu jest zasobnik, ale nie będę ładował broni, ponieważ mam dużo amunicji jeszcze. Kurde, szybko biegnie. Co tu się w ogóle dzieje? Tu jest już taki wielki burdel. Weź do Ulielesa. Dobra, nie świruję Uliesa. I bum. Dobra, przeskakujemy. Nawet nie czytam, co on mówi, bo on jak zwykle coś pieprzy. Jakieś głupoty. I... ale przykopię. Bum. Fajnie, to się nazywa wejście do domu. Mamo, wróciłem. Mamo, wróciłem. Bum. No. Znowu jakiś bug. Ale lagi, aż, odpuść. Przed chwilą tak uciekały przed tymi ważkami, czy co to było, a teraz takie cwane. Potwory uciekają przed potworami, to się nazywa coś. No, odejdź, Ishi. Kurde, to trzeba się czołgać, jak chciałem sobie wjechać. Ciemno to jak w dupie. Trochę podjaśniłem grę wcześniej. No i co teraz? Łoj. No i idą nasi przyjaciele. Ej, koleżko, mieszko, mieszko, masz wiaja. Zginiesz. Oni nie giną, jak się w nich chyba normalnie strzela, tylko w te punkty. Bo ja ile w nich kroję nieraz. Oni te punkty mają dziwne, o ten ma na przykład na nodze. A jak ktoś ma na dupie, to ciężko go trafić. Bo musi się obrócić. Jeszcze tutaj. Na jajach ma. Ten ma na nodze. Dawaj nogę, ooo. Nawet mnie nie ostrzegł, że podbiega. Dawaj te kopyto. Chyba już wszyscy. Albo i nie. Coś jeszcze słychać. Na dupie ten ma. No właśnie, to będzie problem. Go dostać na tej dupie. Zobaczymy tak. O, tak go można ładnie, pięknie zabić. Dawaj łapkę. No i rozwalił nam przejście. O, lelak. Przeskakujemy. Jak zwykle tu się wszystko wali. No właśnie, bo ten statek tu na tym budynku się opiera i dlatego... Fu, ale tu kurzu. Aż normalnie czuję już go w nosie. Dobra, wbiegamy. Jeszcze wyżej. Ale tu ciasno. Dobra, mamy zasobnik, ja się podładuję. Lepiej nosić niż prosić. Dobra. No to chcę kopnąć. Ale przeskoczył normalnie, hajt. Laga, laga mam. Dawaj łapkę. Ten też ma na dupie, to jest z tymi nadupami, to są najgorsi. Nadupcy. Ślepy zaułek. Tak, jeśli zaraz coś zrobię, a smycz. Oż ty, dupę. Ten miał na brzuchu, to jest łatwy. Ten ma na kopycie. Dobra, przeskakujemy. Tak, prawie jesteśmy. No dobra, skoro tak mówisz, to ci ufam. Kopnę w nich tym. Albo raczej w niego. Ten drugi się nie załapał chyba. Boże, więcej ich nie było? Masz uciekać stąd, bo budynek się zawala, to oni tu biegają. I gitarka. Łoj. Z każdej strony wyłażą. Won. No won. Dobra, ja wam pokażę inny sposób.
No i poszło, raz, dwa. I chyba jesteśmy blisko, bo już widzę jakieś ślady statku. No, nawet mamy drzwiczki chyba do niego. Ulysses, tak, Ulysses. Ulululul. Ale zlak. Znaleźć pomieszczenie z bombą. To nie powinno być trudne na takim statku. Otwieraj, Boże, podwójne zabezpieczenia. Ciekawe, jak oni tu weszli. R, użyj. Dobra. Smycz. I jak ładnie to się ułożyło. Co widzisz, bo ja tu nic nie widzę. Lol, tu jest jakieś wejście. Tik tak, tik tak, tak delektuje, denerwuje się jak delektuje, chciałem powiedzieć. Jak cholera, aż mnie normalnie dusi. Z tego wszystkiego. Widok trupów. I co, uratowałem ci życie, suko. Dobra, słyszałem gdzieś ten o tej bombie. Tutaj nie. Gdzie to jest? No dobra, rób co masz robić, stary. Gdzie on jest? Boże, jak to jest debil, teraz mu się znowu na gadanie wzięło. Otwierasz? Jeszcze niżej, Boże. Dziwne, że mało kto tu jest na tym statku. Podładuję. Dobra. I lecimy dalej. Tak, Arikrol czegoś tam. Tak, te trochę drokanabinol. Aj, dobra, nie wyczytałem, że tu nie wolno chyba strzelać. Ale jaja. Ciekawe, odkąd mnie teraz da. Nie wiem, gdzie mi zapisało. Nawet dlatego trzeba czytać dialogi. To podstawa. Jest wysoce toksyczny i łatwopalny. Wstrzymajcie ogień. To jak ja mam w nich kopać? Jak ja mam w nich kopać? Ich zabić? Dobra, będę ich kopał. Bentyl. Oho. Już to widzę. A jak nie znając życie, to mi się niechcący naciśnie ten przycisk do strzału. Wszystko wyleci w powietrze. Chodźcie tu. No i zaraz ginę do jasnej cholery, gdzie ten wentyl? Tutaj, dobra, chodźcie. Będę was wkopiwał po kolei. Na wentyl, na wentyl, na wentyl, na wentyl. Dobra, większość tam zmieliło. Chcąc, nie chcąc, ledwo co przeżyłem. Skakuj na wentylka. Jeszcze jeden. Dobra, zepsuło go samemu. Zepsuło go, jak to brzmi. Zepsuł się. Dobra. To my kolejny wentylek. Skakuj. Ale to fajnie słuchać, jakby normalnie świnie rżnęli. Dobra, chyba wsio. To wyłączamy. Pyk. I przełazimy. I tak pewnie co poziom wyżej, to trzeba to wyłączać. Smycz. Łoj. Łoj, kogoś tu usmażyło, dobra. Też wolę mutantów średnio przypieczonych. Teraz mogę użyć na was broni, suki. Wiądra. No pomóż mi, stary. Dobra. Czy mam tu użyć smyczy, nie wiem. Ale dobra, coś wyłączę. Jesteśmy już coraz bliżej góry. Z
Trochę w złym momencie wystrzeliłem te zbiorniki. Ale dobra. Tu nic nie ma. No nie mogę przeskoczyć, ale po co? No i jak teraz to zrobić? Od drugiej strony? Tu się nie da. Włączyłem czy nie włączyłem? Czemu tak szybko to się włącza? Poza zasięgiem. Ja, że mnie nie usmażyło. Przeskakuj, idioto, szybko. Ole, fuks. Co teraz? Da się tu wejść? Da się, tak patrzę. Coś mnie zwiesiło. Otwieraj. Jest i Ishii. Ciekawe, kto ci Ishii otworzył bez smyczy. Ja sobie robię. Dobry ziomek. Dobra, naładuję. Ja sobie robię taki sytuacji. No weź, ziomek. Będzie problem. Łapaj. Oła. Oła. Dobra, on jest coraz bliżej, czyli pewnie zaraz mi się uda. O. Koniec on na kolanka wejdzie. Ła, na kolanka miałeś. Jest, zdzierało go chyba. Tylko nie wiem, czy o to chodzi. Coś go to ja tak jara, jakby chciała, nie mogło. O to chodzi, czy nie o to? A, smycz. No, właśnie tam. Jest, usmażył się. Już tak myślałem, że nie będę wiedział, o co chodzi. Ale jak widać, się usmażyła suczka. Oho. Znowu te cipki. Już mogliby was zmienić, no. Co za dużo potworków takich samych, to niezdrowo. Zdychaj. No dostajesz przecież w rękę. Ty masz na dupie pewnie. Dawaj odwłok. No. Jaka cipka. Dobra, dostał. A ten ma na dupie, dawaj dupę. Usmażył się, dobra. Teraz gonimy. Otwieraj, stary. No ale bombka normalnie jak tralala. Dawaj kluczyk, dawaj kluczyk. Dobra. R. Użyj. Szybko tam wlazł. Ciągnę za dźwignię. Wpisz poniższy kod. Wprowadź kod. U, R, A, D, D, M, M, B, T, E. T. Ciskaj. Co jest? Idiota nas wydymał jak zwykle. Ty suko. No i co ja mam teraz zrobić? To jest dobre pytanie. Co ja mam teraz zrobić? Smycz, dobra.
Wdrapujemy się. O, ale tnie. Coś takiego jak bomba taka biologiczna wybucha, to oni muszą być tak bardzo daleko. No dobra, jest szansa. Czekaj, bo mi tu bronią wydubiesz oko. Łaj. Uciekł chyba. Aha. Ishii zaraz coś wykołuje. Ishii, dawaj. Bierzesz ciebie. O, mówiłem, że coś zaraz się stanie. No właśnie, co teraz? O, stary, ty to masz pomysły. Tak, wywalając drzwiami wrócimy oknem. Dobre porównanie. Pyk, pyk. Wdrap się. Idziesz za mną i idziesz, i idziesz. Wytrwała suczka. Zamknięte. I znowu wróciliśmy z, skąd przyszliśmy, ale jaja. Jak umrzeć, idioto? Boże, jak ja nie lubię, jak oni gadają. Oj. Ktoś stuka do drzwi naszych. No otwierać szybko. Triszka, szybko. Jakim cudem żyjesz, stary? Przecież spadłaś. Spadłaś, idiotko. I w ogóle skąd się wziąłeś na tym statku? Złapała kabel, lol, w locie. I takim oto sposobem przeszliśmy rozdział 6. Jesteśmy w rozdziale 7, do którego was serdecznie zapraszam. Cześć.